Cześć wszystkim, z tej strony Berejczyk. Dzisiaj chciałem omówić kwestię wizualizacji i pieśni Królestwa oraz wizualizacji raju, jaką przedstawiają Świadkowie Jehowy swoim wyznawcom. Do tego tematu można podejść tylko w jeden sposób, mianowicie z dużym dystansem i poczuciem humoru, słuchajcie. I teraz, żeby była jasność. Absolutnie nie żartuję sobie i nie będę żartował z samej koncepcji Królestwa Bożego, jego przyjścia na ziemię, rządów tego królestwa. Jak najbardziej sam w nie wierzę, tylko bardziej do mnie przemawiają słowa, że ani oko, ani ucho nie widziało, co Bóg przygotował, oraz że królestwo nie oznacza jedzenia i picia, ale sprawiedliwość Bożą. I myślę, że te wersety niech będą moim credo, jeżeli chodzi o koncepcję Królestwa Bożego. Rozumiem, czy wizji raju. Rozumiem, skąd biorą swoje wizje raju Świadkowie Jehowy, jak sobie te rzeczy interpretują. No, ale muszę przyznać, że te wizje są naprawdę śmieszne na wielu różnych poziomach i wydaje mi się, że niesamowicie niespójne z tym, czego sami oczekują i chcą od swoich tak zwanych współbraci. Postanowiłem na tapetę wziąć pieśń kongresową z roku 2022, jeżeli dobrze pamiętam. Posłuchajcie, ta pieśń, a właściwie może nie sama pieśń, ale towarzyszące jej wideo jest po prostu dla mnie tak niesamowitą kopalnią pomysłów i tego, co siedzi w głowach tak zwanego ciała kierowniczego, bo ja zakładam, że oni to wszystko muszą klepnąć, że postanowiłem tą pieśń omówić. I może na początku powiem tak, bardzo ciekawym w tym wszystkim, w ogóle w tych wszystkich nowych pieśniach, słuchajcie, jest to, że ja w ogóle nie jestem w stanie zapamiętać ich melodii. One wszystkie są jednokopytne. Nie wiem, czy macie podobnie, ale mam wrażenie, że tak jak kiedyś te pieśni świadków były naprawdę, no miały swoją melodię, do dzisiaj niektóre z nich po prostu mają, te starsze szczególnie. I na niektóre dźwięki melodii mi się też coś tam uruchamia, bo one są gdzieś bardzo mocno związane z jakąś kwestią mojej przeszłości. Ale też to są dobre melodie, naprawdę. Uważam, że starsze pieśni Królestwa miały całkiem spoko melodię. I nawet pamiętam, były jakieś historie, że niektóre były pisane w obozach koncentracyjnych, czy tam w jakichś więzieniach. Także one miały też swoją piękną historię, taką ogólną. Natomiast obecne pieśni, jakie są puszczane, piosenki właściwie, nie pieśni, mam wrażenie, że są komponowane pod jednokopytnie pod dyktando. I ja naprawdę przy najlepszych intencjach nie jestem w stanie zapamiętać tej melodii. Nie? Już nie mówię o słowach, bo to jest jakiś tam temat wtórny, czasami są jakieś tam psalmy czy wersety wplatane. No ale jeżeli chodzi o samą melodię, to uważam, że nawet nie ma o czym mówić za bardzo. Nie? To, co mnie gdzieś tam mocno poruszyło i co spowodowało, że postanowiłem nakręcić ten podcast, to nie jest sama piosenka, muzyka, jaka jest tam, bo ona jest naprawdę do zapomnienia, moim zdaniem, tylko wizualizacja, jaka towarzyszy tej pieśni, piosence, a właściwie wideoklipie. Może, słuchajcie, ja go na kilka bloków podzielę i przejdziemy przez to wspólnie razem, bo naprawdę jest o czym, słuchajcie, rozmawiać. Naprawdę jest o czym rozmawiać. No to zaczynamy. Zapraszam do tak zwanej pierwszej części wideoklipu, który nazywa się Nowy Raj, jakoś tak. Polecam. W każdym razie polecam obejrzeć całość na stronie JWR, tam cały czas jest, a tymczasem puszczam tutaj. Choć na świecie od lat jest chaos i mrok, to wśród Bożych sług pokój trwa. Dzięki wierze dziś widzimy przyszłość swą i wiemy, że zło zniknie stąd. Blisko jest nowy świat, Bóg zapewni nam bezkresny pokój tam. Pośród dolin i rzek, aż po szczyty gór, pokój będzie tam trwać już co... No więc w pierwszej części widzimy świadków, którzy oczywiście w obecnym świecie są pokazani w ciemnych, czarnych kolorach, tonacjach. Przechodzą różnego rodzaju prześladowania, są smutni, zrozpaczeni. Najpewniej chodzi już o takie, wiecie, wielkie prześladowania po prostu.
No i oni, bo jest tam gdzieś też pokazane, że wspólnie razem się zgromadzają w jakimś miejscu, czytają Biblię, studiują, czyli prawdopodobnie trwa nagonka na lud Boży, czyli Gog z Magog zaatakował. No i tutaj już widzimy efekt końcowy, czyli zniszczenie obecnego systemu rzeczy. Oni wszyscy wychodzą, ładnie ubrani w kurtkach i tak dalej. Po prostu sobie wychodzą z tego wielkiego ucisku gdzieś tam jakąś dróżką poza miasto, bo widzimy, że są już na takich terenach zielonych. Tutaj ciało kierownicze podpowiada, że być może nastąpi to jakoś tak na jesień, bo wszyscy mają kurtki. Jakieś takie jesienno-wiosenne, więc wydaje mi się, że to może się wydarzyć wszystko jesienią. Tak pół żartem. No, z tyłu w tle oczywiście burze, błyskawice, kataklizm, obecny system rzeczy, cywilizacja została zniszczona. Tutaj jeszcze gdzieś w tle wrzucony został taki czołg, który gdzieś tam też płonie. Nie wiem, co on tutaj robi, czy gdzieś tam czołgami jechali na świadków, no ale ogólnie rzecz biorąc jest jeszcze jeden fajny materiał na temat prześladowań z innej pieśni i wideoklipu. Dzisiaj skupię się na tym akurat tylko i wyłącznie. Tak więc, jak widzicie, Świadkowie Jehowy wychodzą cało przez wielki ucisk. To jest, słuchajcie, w ogóle bardzo ciekawe, bo w sumie Jezus powiedział, że kiedy to nastąpi, to mówi, dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, dwóch będzie mleć w żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona, że pośle swoich aniołów, by zebrać wybranych. I nigdzie w Biblii nie ma wzmianki o tym, że oni sobie gdzieś tam wyjdą z tego wielkiego ucisku na zasadzie, że będzie jakaś ścieżka im pokazana, jakaś uliczka, z której będą mogli sobie po prostu wyjść. Raczej jest powiedziane, że Jezus zbierze swoich wybranych. I to jest w ogóle ciekawy wątek. Tutaj tego świadkowie w ogóle nie poruszają. No i ciało kierownicze na szczęście nam oszczędza tego widoku tych martwych, milionów martwych ciał, słuchajcie, nie? Bo tak naprawdę to zgodnie tam z pewnymi opisami, to nie powinni brodzić we krwi, albo powinny być stada ptaków, które będą jadły martwe, no można powiedzieć takie wzgórza trupów, tak? Hałdy trupów, które będą po całej ziemi i te ptaki będą to jadły. I właściwie to przez to powinni przychodzić ci świadkowie, powinni przedzierać się przez masę trupów, martwych ciał. No wiecie, po prostu przychodzić przez takie miejsca, no bo tych ludzi będzie pełno wszędzie, nie? Więc to nie jest tak, że tylko tam w mieście, ale po prostu będzie pełno i oni powinni przechodzić przez to. I no niejako powinni czuć nawet fetor rozkładających się tych ciał, tak moim zdaniem. Ale zamiast tego okazuje się, że po prostu sobie wychodzą i zaczynają robić porządki, tak? Jakiś budynek pierwszy zaczynają układać. Ludzi tutaj nie ma martwych, są tylko jakieś budynki, natomiast to, co widzimy już od razu, to widzimy ptaki, pięknie się unoszące, sztucznie wklejone. No i zobaczcie, że tam w tle nam się z kolei pokazuje wilki i owieczki od razu razem, nie? Widzicie te wilki i owieczki tam przy tym gruzowisku? One już razem sobie, prawda, zaczynają, wilk z owcą zaczynają sobie po prostu żyć pokojowo już zaraz po Armagedonie. Także od razu mamy te takie wtręty, takie wklejki, które mają świadczyć o tym, że nastąpi nowy raj. Nie wiem, skąd świadkowie tutaj wzięli rękawice tam czy inne produkty. No to jest ciekawe, to jest taki pierwszy początek. Jest taka albo, no wydaje mi się, że jakaś to jest taka jesień, albo wczesna wiosna, bo drzewa są ogołocone, tutaj nie jestem specem. Ale zakładam, że ptaki albo wracają, albo wylatują do ciepłych krajów, czyli nie jest to zima, nie jest to lato. No i tylko dziękować Bogu, zgodnie z tym, co powiedział Jezus, nie? Że módlcie się, żeby to nie nastąpiło zimą. Także tak, a propos zburzenia Jerozolimy, tutaj można powiedzieć podobnie. Na szczęście Armagedon nie przyjdzie zimą, najprawdopodobniej przyjdzie wiosną albo jesienią. Przynajmniej zgodnie z tym, co widzimy na wideoklipie. Bóg zjednoczyć tam chce swych ziemskich sług wraz z tymi, co w niebie są też. Pokojowy świat przyniesie ulgę nam, tam prawość i miłość ma trwać. Blisko jest nowy świat, Bóg zapewni nam bezkresny pokój tam. Po dolinie rzek, aż po szczyty gór, pokój będzie tam trwać już co dnia.
świat, Bóg za... No i słuchajcie, mamy magiczny przeskok już do raju zaawansowanego i nagle znajdujemy się na tropikalnej wyspie, bo zakładam, że to nie jest to samo miejsce, które widzieliśmy wcześniej, czyli podczas wyjścia tych ludzi z Armagedonu, bo zupełnie inna roślinność. Widzimy dużo zieleni, błękitne, turkusowe morze. Być może migrowali wszyscy na wyspy tropikalne, no bo w sumie, jeżeli mają się budować i cała Ziemia jest dla nich, to czemu nie zrobić migracji na bardziej takie ładniejsze miejsca, czyli wyspy tropikalne, no bo te palmy to raczej nie wyrosły tam, gdzie oni wtedy byli. Widać, że to jest zupełnie inna strefa geograficzna. No i co tu widzimy? No widzimy, że tam sadzą sobie kwiatki, śmieją się fajnie. No i widzimy nową, zaawansowaną cywilizację. Piękne domy i żaglóweczki. Moje pierwsze pytanie od razu, kto im te żaglóweczki zbudował, nie? To no, może to już jest 500 lat po Armagedonie na przykład i po prostu już mają fabryki budowania żaglówek. No, tak zakładam. Ciuchy mają też widać nowoczesne, nowe, nie te, które mieli z wielkiego ucisku. Czyli jakieś fabryki włókiennicze też muszą być, chyba że aniołowie to wszystko dostarczają, tak jak kiedyś manny z nieba. Tutaj widzimy jakiś tapczan, pięknie zbudowane domy zaprojektowane. Słuchajcie, no takie ekskluzywne osiedle. I to, co mnie zawsze rozwala, jeżeli chodzi o te wszystkie obrazki, to jest to, że oni wszyscy są tam nad wodą i jeszcze góry są, nie? Czyli mają i wodę, i góry, morze czy jezioro, nie? To takie naprawdę, jeżeli chodzi o nieruchomości, to takie najlepsze miejsca. No ale z drugiej strony, skoro Ziemia jest wielka, a ma przeżyć tylko 8 milionów, to myślę, że każdy z nich będzie mógł mieć dom nad morzem, nad jeziorem, z widokiem jeszcze dodatkowo na góry, tak? Dalej widzimy, jak nauczają ludzi z przeszłości, no bo po 500 latach gość dalej nosi ciuchy z antycznego, starożytnego, tam nie wiem, czy Izraela, czy Grecji, nie wiadomo kto to jest, ale widać, że różni się swoim ubiorem od samych świadków, ale chyba się już nauczył czytać po angielsku, no bo zakładam, że czyta Biblię też w tym samym języku co oni. Tylko lubi nosić stare ciuchy swoje. No przyzwyczaił się gość do tuniki i co mu zrobić? No lubi tą tunikę, więc nosi tą tunikę, nie? Kto produkuje te Biblie, kto je drukuje? No musi być jakaś drukarnia chyba w nowym systemie, chyba że po prostu gdzieś, wiecie, schowali te wszystkie egzemplarze w jakichś piwnicach i teraz to powyciągali. No ale wątpię, nie? No i tu widzimy, że tłumaczą mu kwestie posągu z Księgi Daniela i tego, jak to proroctwo się spełniło, nie? Tak, że no piękna wizja świadków, że dalej mają co robić, dalej będą głosić. Będą głosić tym wszystkim zmartwychwstałym, którzy zmartwychwstali. No i teraz słuchajcie, to jest nawet śmieszne, ale teraz zaczyna się najlepsza część dla mnie, bo to jest część o chłopaku, który w starym systemie był pogubiony, być może był pod wpływem narkotyków, być może był bardzo nieszczęśliwy i on ze stojaka od uśmiechniętego świadka wziął taką publikację. Usiadł koło takiego murku, chyba jest bezdomny, albo na pewno ma niewiele pieniędzy, pogubiony chłopak w każdym razie, z tatuażem i kolczykiem. Zobaczył strażnicę, przepraszam, przebudźcie się, które notabene już nie jest publikowane, tak więc ciekawe. No i zobaczył tę wizję tego raju, te piękne publikacje, tą piękną taką, wiecie, folder reklamowy, tak bym to powiedział, folder reklamowy. No i zatęsknił za czymś takim. No i następne ujęcie, widzimy go już w raju. Już wygląda inaczej, już nie ma kolczyka, ma ładną koszulę i chyba sam sobie namalował, zaprojektował wizję swojego takiego, wiecie, domu marzeń. No to jest bardzo ciekawe, bo to widać, że to jest taki rysunek, malunek, dwa rzuty z przodu i z góry i bez żadnych rysunków technicznych, bez żadnych tego typu informacji. Po prostu ładna kolorowanka. No ale z drugiej strony tak moje pytanie, kto będzie te domy budował, skoro nie będzie inżynierów, nie będzie ludzi z wyższym wykształceniem, nie będzie cieśli, nie będzie specjalistycznych narzędzi, no chyba że będą, nie? Ale biorąc pod uwagę, że świadkowie niespecjalnie lubią ludzi z wyższym wykształceniem, to czasami zapominają, że wyższe wykształcenie nie ogranicza się tylko do prawników i lekarzy, nie? Słynna wypowiedź Tonego Morrisa, że my nie będziemy potrzebować prawników i lekarzy, ale cieśli i budowlańców. Tylko że zapomniał wspomnieć, że ci cieśla i budowlańcy też potrzebują kogoś, kto jest tak zwanym kierownikiem budowy, inżyniera, który po pierwsze i projektanta, który najpierw to zaprojektuje, zrobi rysunki techniczne, rzuty, wyliczy wszystkie kwestie, jeżeli chodzi o ciężary, jeżeli chodzi o materiały, które będą stosowane do budowy tego domu. Następnie dobry inżynier to wszystko posprawdza i będzie to nadzorował. No ale no właśnie, jak być inżynierem, czy architektem wnętrz na przykład, czy architektem budowy, jeżeli nie ma się wyższego wykształcenia. Można zbudować jakiś dom, na pewno. Cieśla zbuduje jakiś dom. Natomiast czy pytanie, czy zbuduje taki, jak jest ten rysunku? Wątpię. No ale co widzimy dalej?
Chłopak ma dużo czasu, bo w końcu ma całą wieczność, więc buduje sam. Słuchajcie, następne ujęcie to już jest takie, że on ten dom po prostu buduje sam. Chyba że pomaga mu w wynoszeniu cięższych rzeczy jego przyjaciel słoń Jumbo. Jumbo stoi obok i też patrzy na ich wspólną pracę, więc tak myślę sobie, że skoro zwierzęta mają być przyjaciółmi ludzi, to może zwierzęta mu pomagają w budowie tego domu po prostu i noszą te belki na przykład, nie? Ptaki podnoszą, słoń weźmie trąbą. No bo widzimy, że projekt został zrobiony już mniej więcej, pięknie wyrenderowany, to wszystko z desek, no ale ma mniej więcej kształty tego domu. Nie wiem, ile im to zajęło. Nie widzę żadnych innych osób, które pomagają mu w budowie tego domu. Ale już w następnym kadrze widzimy, słuchajcie, że zaprasza swoich przyjaciół. Ja bym od razu zadał pytanie, gdzie żeście byli, jak budowałem ten dom cwaniaki, nie? No może byli zajęci imprezowaniem czy parapetówkami u innych, nie? Bo to wiecie, parapetówka za parapetówką pewnie będzie w tym raju i każdy będzie po prostu robił imprezę. No i to znowu zaprasza wszystkich. Teraz zobaczcie na wykonanie tego domu, nie? Przecież tutaj okna na przykład, to wszystko jest fabryczne. To widać, że to nie są okna robione ręcznie. To jest po prostu, kto zrobił to szkło, kto zrobił ramy do tych okien, kto zrobił te talerze, kto zrobił to wszystko. No po prostu, gdzie jest produkcja? Widzimy raj, który wygląda jak tak naprawdę ekskluzywne osiedle z obecnego społeczeństwa, wyprodukowane przez obecne siły. No kto to wszystkim będzie robił tak naprawdę, nie? Zobaczcie na ten dom. No ten dom po prostu wygląda jak nowoczesny, fajny dom, tylko czy ten gościu naprawdę z tym słoniem to sam zbudowali? Może aniołowie im pomagali, ale to w takim razie szkoda, że nie zostało to pokazane, skoro autorzy tego filmu stosują Unreal Engine, o czym zobaczycie na samym końcu, czyli taki silnik do tworzenia efektów specjalnych w grach komputerowych i ogólnie do tworzenia gier komputerowych, no to już mogli się posilić tym silnikiem i pokazać, jak aniołowie mu pomagają te dechy nosić, albo jakoś budują za niego może to wszystko, bo jeżeli gościu sam wybudował ten dom, to szacun, ale pewnie mu to trochę czasu musiało zająć, nie? Ale wiecie, takie piękne uproszczenie. On w dzisiejszym świecie bezdomny, pogubiony, a w nowym świecie będzie sam miał taką dużą haciendę, bo tutaj nie widzę gdzieś jego rodziny czy dzieci. Po prostu gościu sobie dla siebie samego wybudował taką haciendę. Nie wiem, kto mu to sprząta, ale to też pewnie trochę czasu zajmuje. No ale mniejsza z tym. Także piękna historia, taka pouczająca bardzo i chwytająca za serce. W tym systemie rzeczy możesz nawet mieszkać pod mostem, ale w raju będziesz miał wypasioną haciendę w stylu chyba takim trochę hiszpańskim. Aż po szczyty gór, pokój będzie tam trwać. Blisko jest nowy świat, Bóg zapewni nam bezkresny pokój tam. Pośród dolin i rzek, aż po szczyty ostatni akt tej pieśni, czyli tutaj widzimy kolejny przykład, bardzo mi się podoba, kobieta, która chyba nie mogła być w ciąży, nie mogła zajść w ciąży, albo ciąża była zagrożona, być może straciła dziecko w ciąży, w nowym systemie jest w ciąży z tego, co chyba widać i śpi sobie w dżungli, nad nią czuwa puma, nie anioł, ale puma. No piękny, piękny w ogóle wizerunek, taki wiecie, trochę połączenie takiej Pandory z Awatara, z jakimś, no nie wiem, no z Księgą Dżungli. Trochę takie mam wrażenie, taki totalny miks, nad tym wszystkim się unoszą świetliki. Ale ogólnie wszystko się dzieje w dżungli, słuchajcie, raj to jest piękna dżungla. Nie? To tak ciekawe w ogóle, że ona gdzieś tam w tej dżungli woli sobie leżeć z pumą nad sobą, niż na przykład będąc w połogu, czy tam w ciąży gdzieś w wygodnym łóżku w domu. No ale to też ma pokazać piękno raju i tą przyjaźń chyba ze zwierzętami. No i tutaj taki ckliwy obrazek. Jeszcze mamy matki, która chyba straciła swojego syna. Ten syn kiedyś grał na gitarze i teraz znowu gra na gitarze. Pewnie pieśń królestwa. No i
kończący tą pieśń kadr. Wszyscy się udają na tak zwaną wycieczkę. No i jeden z nich, przewodnik, ma kij Mojżesza, dosłownie tak bym to powiedział, jest takim, wiecie, tym, który pokazuje im ziemię obiecaną, no bo trochę tak to wygląda. Mi się od razu też kojarzy piękny fragment z Króla Lwa i Lwia Skała. To wszystko będzie twoje, Simba. No i pokazane są znowu te wypasione domy, pięknie położone, do tego żaglóweczki. I widzimy góry, widzimy wodę, czyli znowu taka, wiecie, crème de la crème, jeżeli chodzi o lokalizację. Kto im to wszystko zbudował, te nowoczesne budynki, ja nie wiem. Wiem, że na pewno w tym wideoklipie zbudował to Unreal Engine. Natomiast kto im to zbuduje w raju, tego nie mam pojęcia, ale jest to naprawdę taki, no, ciekawy, słuchajcie, ciekawy folder reklamowy w formie audio-wideo z muzyczną nutą. I na koniec, słuchajcie, mamy oczywiście wizję rządu niebiańskiego, czyli 144 tysiące. Jezus razem z Jehową na swoich tronach. Tutaj jest to zwizualizowany opis z Księgi Objawienia. Jak przyjrzycie się Jezusowi, to on ciągle ma brodę, nie? I to jest, słuchajcie, świetne. Świadkowie brody nosić nie mogą, ale Jezus ciągle niebiańską brodę nosi. Nawet jak już jest duchem, bytem, potężnym bytem duchowym, to dalej ma brodę. Także, kurczę, nie wiem, co z tą brodą świadkowie mają na ziemi, że nie mogą nosić, skoro ich własny król wywyższony dalej nosi brodę, z czego tutaj widać, a oni dalej brody nosić nie mogą. Także dziękujemy za piękną wizualizację rządu niebiańskiego dzięki Unreal Engine. No i na koniec, słuchajcie, zobaczcie, to jest takie podsumowanie tego wszystkiego. Oczywiście skorzystali ze stoku wideo już gotowych, czyli ludzi, którzy sprzedają tego typu zdjęcia, ujęcia wideo na stokowych portalach. Dodatkowo wspomagali się, tak jak powiedziałem, Unreal Engine, czyli narzędziem służącym do tworzenia gier komputerowych oraz efektów specjalnych. I taki miks stokowych zdjęć i wideo razem z silnikiem Unreal Engine wyprodukował nam taki koszmarek w postaci tego wideoklipu do pieśni Królestwa jakiejś tam, której melodii do dzisiaj nie pamiętam. Także drodzy świadkowie Jehowy, jeżeli to słuchacie, ja wam powiem szczerze tak, o ile wierzę w Królestwo Boże i w nadejście Mesjasza, to naprawdę powtórne przyjście Chrystusa i to, że On zaprowadzi porządek na ziemi i że przyjdzie w swojej chwale razem z aniołami, tak jak obiecał, to myślę sobie, że ta cała reszta, która jest wam pokazywana, mocno troszkę odbiera od rzeczywistości. Wydaje mi się, że gdyby brać pod uwagę obecne nauki tak zwanego Towarzystwa Ciała Kierowniczego, to wasza najbliższa przyszłość i raj będzie wyglądała trochę tak, jak przedstawił to pewien znany piosenkarz Weird Al Yankovic, tworząc wideoklip nazywający się Amish Paradise. I tym optymistycznym akcentem i tym wideoklipem zakończę dzisiejszy podcast. Pozdrawiam was.